Patrząc historycznie, tych katalizatorów było kilka. Pierwszym z nich to jest to, co wydarzyło się blisko 20 lat temu, a mianowicie powstanie mediów społecznościowych i popularyzacja wszelkiego rodzaju platform, które przesunęły nasze życie ze świata rzeczywistego do świata wirtualnego. To był pierwszy moment, w którym banki tradycyjne zaobserwowały, że klienci oczekują czego innego, oczekują zupełnie innych kanałów, w których będą obsługiwani, w których realizowane będą ich potrzeby. Kolejnym krokiem, kolejnym elementem tej katalizacji było to, co wydarzyło się w trakcie kryzysu finansowego. Zaczęły powstawać fintechy, które pokazały, że produkt bankowy albo aspekty produktu bankowego można obudować w technologię i w ten sposób dostarczyć je klientom. To zaczęło inspirować banki, które jeszcze bardziej zaczęły przykładać się do budowania rozwiązań omnikanałowych i sposobu obsługi klienta, ale również też i przebudowy swojego back-office'u tak, żeby on stał się jeszcze prostszy, szybszy i mniej wymagający obsługi ręcznej.